Cześć, ja jestem Calvi.pl. Dzisiaj wyjątkowo, chyba tak, wyjątkowo, a być może na stałe, raczej na pewno na stałe, bo będę chciał tą grę przejść. Uncharted 4: Kres złodzieja. Czemu wyjątkowo? Ponieważ praktycznie mój kanał znacie tylko z The Vision, ewentualnie z Fortnite'a. Postanowiłem pograć w coś dla samej zabawy, tak? Żeby się... może nie odstresować, ale odpocząć od Division. Znaczy w Division też będę grał, ale w tej chwili przed południem Uncharted, a może i po. Oglądajmy. Zapraszam, oczywiście będziemy komentować. Wybaczcie wszelkie potknięcia, gram w tą grę po raz pierwszy. Tak więc gram w nią po raz pierwszy, tu początek, kawałek przeszedłem, na YouTubie jest, ale zacząłem od początku, żebym mógł grać razem z Wami. Zapraszam do oglądania. No i co? Bawimy się. Uncharted 4: Kres złodzieja. Calvi.pl. Witam. tematem. Nathan. Co ja mam z tobą zrobić? Pewnie masz tak samo dość mojego gadania jak i ja. Zostałeś tu ze mną, zamiast jechać na wycieczkę z pozostałymi dziećmi. Mam to gdzieś. Tak, i w tym tkwi cały problem. Dlaczego wyłącznie ja dostaję karę? Bo to ty zacząłeś bójkę. Nie chciał mi oddać książek. Kazałam ci je zostawić w pokoju. Sam jesteś sobie winien. Nie miał prawa mi ich wyrywać. A ty nie miałeś prawa podnosić na niego ręki. Nie chodziło tylko o to. A o co? O nic. Powiem na spowiedzi. Pomimo moich starań, widzę, że bardzo chcesz podążać tą samą ścieżką, co twój brat. Marnujesz się. Tutaj, o ile pamiętam, początek, tak jak mówię, jak opowiadałem, będziemy tak skakać. Nathan wcześniej, Nathan teraźniej, w czasach teraźniejszych. Tak więc będzie takiej troszeczkę takiego przeskakiwania, bynajmniej o ile pamiętam na początku. Zew przygody, część pierwsza. Lecimy. Widzę cię. W górę i dookoła. Ślisko. Tędy nie przejdę. Po cichutku. Przecież powinniśmy pomagać właśnie takim chłopcom jak on. Przez niego zaniedbuje kilkunastu innych podopiecznych. Co ja niby mam zrobić? Zna ksiądz moje zdanie. Ha, jeszcze nie postawiłem na nim krzyżyka. Musisz stawić temu czoło. Słuchaj, porozmawiam z nim rano. Dobrze? Życzę księdzu dobrej nocy. Dobranoc, siostro Katrin. Czyli musimy iść tam do pokoju do siostry, tak? Czy tu? Niech to. Aj. Poważne kłopoty. Muszę się dostać do okna. Siostrzyczka sobie popala, ciekawe co popala. Z drogi, siostro. Katrin? Nie. Ach, tu siostra jest. Znowu zapomniałem kluczy. Otworzy siostra bramę? Już idę. Ups. Tak jak mówiłem, moje początki, wybaczcie, jak tu się skacze. Aha, okej. Okay. Muszę się po prostu po The Vision przyzwyczaić do sterowania. Ja wiem, to mnie nie tłumaczy. Sam? Bracie, orientuj się! Daj spokój. Miło cię widzieć, braciszku. Co to jest? Naprawdę znowu? Nieważne. Kazałem ci unikać kłopotów. Ale on nas obrażał. No i? Mówił, że ojciec nas olał, a nasza matka smaży się w piekle. Nathan, zrozum, on po prostu chciał cię wnerwić, okej? Okay? Olewaj takie zaczepki. I kto to mówi? Rób to, co mówię, a nie to, co robię. Masz. Przeziębisz się. A tak w ogóle to co tu robisz? Jak zakonnice cię złapią, wezwą gliny. Mam coś dla ciebie. Nie chciałem czekać do świąt. Co? Jest na zewnątrz. Miałem unikać kłopotów. No to zrobimy wyjątek. Mhm. Niezły skok. Dalej. Podaj mi rękę. Ależ ty lekki. Siostrzyczki cię nie karmią? Coś tu pusto. Gdzie są wszyscy? Na rekolekcjach. Pamiętam to. Jak tam ksiądz Duffy? Tylko on jest tam w porządku. Powinieneś go odwiedzić. Nie, nie potrzebuję kłopotów. Tędy. Już jesteśmy. Łatwo poszło. Nie podłożyłeś? Podłożyłem, ale... A przynajmniej tak myślałem, ale... To i tak nieważne. Pójdziemy górą. Górą? Chodź ze mną. Patrz. Ucie. Wow. A teraz... Na górę. Robiłeś to wcześniej? Raz czy dwa. No, dawaj. Teraz ty. Co tam u ciebie? Głównie praca. A co z tamtą dziewczyną? Którą? Krystal? A, różnie bywa. Znów się rozstaliśmy. Okej. Bez ryzyka? Nie ma zabawy! Weź nie myśl o tym! Dasz radę! Skacz, Nathan! Trzymam cię! Widzisz? Kraszizna. Ta... To pikuś. Trzymaj się blisko. Super, co? No, ekstra. Chodź tędy, tuż za tobą. Zaraz będziesz skakać. Okej. Narody. Gotowy, Tarzanie? Tak. Dobra, do dzieła. wieżę. Chodź. Nie doskoczę. W porządku, pójdź naokoło. Ładny widok, co? Ta, nie najgorszy. Byłeś tu już kiedyś? Na tym dachu? Nie. Ale wiesz, dokąd iść, tak? A, mniej więcej. Zostań tu i obserwuj. Twoja kolej! Okej. Okay. Dasz radę, Nate. Dawaj. O cholera! Trzymam cię! Chodź! Chodź. Chodź. Udało się. Tak. No jasne. Tędy, za mną. Wiesz co? A może pójdziesz przodem? Serio? Ta, serio. Będę tuż za tobą. Zuch, chłopak. Okej, zaczynamy. Wow! Aj, nie udało się. Czyli trzeba się bujnąć po prostu. Zuch, chłopak. Zaczynamy. Wow! Dobra, za tobą. Teraz na dół. Zwialiśmy im. Widzisz? Okej. Patrz na to. A? Wow, to jest 200? 200? Pogięło cię? To przecież jest 500. CC 200. No co ty? Ta. Kradziony, co? Nie. Skądże znowu? Ej, nie wiem czy wiesz, ale ja się zmieniłem. Ciężko na niego harowałem. No, śmiało, usiądź. Co? Wiesz, kiedy odstawiasz takie szopki? Kiedy masz poczucie winy. Za bystry jesteś, braciszku, wiesz o tym? Dobra. Dostałem robotę. Dobrze płatną. Nawet bardzo, ale... muszę na trochę wyjechać. Na jak długo? Coś koło roku. Maksymalnie. Szybko zleci i zobaczysz, okej? Zostawiasz mnie. Przestań, nie dramatyzuj. Nie wystarczyło, że zostawiłeś mnie w tym miejscu? Dlaczego mi to robisz sam? Ja robię to dla ciebie. Zarobię kasę dla nas dwóch. A za parę lat jak wyjdziesz... za parę lat? Weź mnie ze sobą. Ja zrozum, sam ledwo daję radę. Dorzucę się. Wiem, że nie przepadasz za sierocińcem. Nie masz pojęcia. Ale to teraz najlepsze miejsce dla ciebie. Okej? Okay? Wierz mi, wiem co mówię. Cześć Hugo, cześć. Witam cię. Hej. Całe nasze życie jest nie fair. Ale żyjemy. Nie? Ta. Ta. Wiesz co, właściwie mam jeszcze jedną niespodziankę. Tylko sprawa nie jest taka prosta. Co? Znalazłem rzeczy mamy. Wszystko, co sprzedał tata, namierzyłem kupca. Jak mówisz to, żeby mi poprawić humor? Nie, przysięgam na Boga. Gdzie? Druga strona miasta. Może byśmy coś odzyskali? Czyli ukradli. Jaka to kradzież? To są przecież nasze rzeczy. Gliny będą miały inne zdanie. No to nie dajmy się złapać. To co, gotowy? Niech będzie. No, taka mała zmiana, tak. Dobra, w tym momencie... Kurczę, zapiszemy czy nie zapiszemy? Mam nadzieję, że tak. Zapisz grę. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? I tu będziemy kończyć, bo tu się zaczyna kolejny rozdział, który zaprezentuję wam już w poniedziałek. Pozdrawiam, hej!